Cześć! Witajcie na kanale Jackson Fishing Team. Pierwsza zimowa część sezonu już jest historią, już jest za nami. Teraz przechodzimy do wiosny, okresu, który kojarzy się z łowieniem kleni, jazi, a także pstrągów i okoni, a w późniejszym czasie również szczupaków, boleni. Wielu z Was w tym okresie staje również przed wielkim wyzwaniem wyboru nowej wędki. Dlatego postanowiłem przedstawić Wam naszą najnowszą serię wędek, którą otwieramy katalog na rok 2022, czyli wędki Sumum. Na początku zajmiemy się stroną techniczną. W serii Sumum znajdziemy 19 modeli zbudowanych na wysokomodułowych blankach z włókna węglowego C30T oraz C36T. Wędki te wyposażyliśmy w uchwyt szkieletowy typu SK oraz uchwyt typu TV. Wszystkie wędki z serii Sumum mają dzieloną rękojeść. W tym projekcie skupiliśmy się na zachowaniu elegancji i klasycznego wyglądu wędek. Tutaj bazujemy na czarnej szacie graficznej, na którą składa się blank, omotki, a także uchwyty z pianką EVA i delikatnymi korkowymi wstawkami. Pierwsza wędka, którą mam właśnie w rękach, jest to model Sumum Ultralight. Model o długości 205 cm, o ciężarze wyrzutowym do 9 g. Te wędki zaskarbiły sobie wielu zwolenników na początku sezonu, którzy łowili nimi pstrągi, okonie czy klenie. Występuje również model z wklejaną pełną szczytówką. Jest to model do 7 g. Obie wędki, zarówno do 7 i 9 g, występują w długościach 205 cm oraz 225 cm. Kolejna wędka to model lekki, wersja 228 cm do 12 g wyrzutu. Ta wędka świetnie spisze się w trakcie łowienia okoni w jeziorach z użyciem średnich i trochę cięższych przynęt niż stosuje się standardowo. Ja osobiście jestem ogromnym zwolennikiem krótkich wędek, dlatego ta wędka przypadła do mojego gustu. Natomiast jestem świadomy, że wielu wędkarzy z naszego wędkarskiego społeczeństwa woli wędki dłuższe. I mamy tutaj dla nich model 255 cm do 14 g wyrzutu, który będzie prawdziwym hitem na średnich i większych rzeczkach, na których wędkarze będą łowili okonie czy pstrągi, a także klenie. W rękach mam model wędki castingowej Sumum. Jest to długość 212 cm i 35 g wyrzutu. Wędki znajdziemy również o ciężarach wyrzutowych do 65 g. Są to naprawdę bardzo mocne i szybkie wędki, które spiszą się przy klasycznym jerkowaniu i łowieniu swimbaitami. Swoje zastosowanie znajdą również wśród wędkarzy, którzy łowią metodą wertykalną szczupaki i sandacze, a także wędkarzy, którzy lubią zestawami castingowymi łowić ciężkimi kogutami. Jeśli mowa o łowieniu z opadu, łowienia kogutami czy gumami, to wrócimy jeszcze do wędek spinningowych. Tutaj mam model 228 do 30 g, który opisaliśmy do grupy wędek uniwersalnych. Jest to naprawdę świetna wędka do łowienia w metodzie z opadu. Ma bardzo mocny dolnik, który pozwoli nam skutecznie i dynamicznie podbijać przynęty, a także mocno wciąć twardy pysk sandacza i go skutecznie wyholować. Ostatnie wędki z serii Sumum, które tutaj Wam przedstawimy, są to wędki, które skategoryzowaliśmy jako wędki strong, czyli najmocniejsze wędki poza wersjami castingowymi. To są wędki, które spiszą się w bardzo trudnych warunkach, gdzie musimy posługiwać się dużymi i ciężkimi przynętami, łowić w rzecznym nurcie czy na bardzo dużych głębokościach. Wędki są bardzo mocne i pozwolą na zacięcie i hol bardzo dużej ryby. Po wędki z serii Sumum
Zapraszamy do dobrych sklepów wędkarskich. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie odpowiedni model wędki dla siebie. W opisie pod filmem znajdziecie link do pełnej serii naszych wędek, a także nasze pozostałe media społecznościowe.